Kontynuujemy naszą wędrówkę przez pierwszy list Piotra. Jesteśmy już w czwartym rozdziale i tak jak dzieci się rozchodzą na szkółki, troszkę harmidru jest, to może zacznę od czegoś takiego. Zakładam, że są wśród nas tutaj siedzących na sali, ale też oglądających ludzie, którzy lubimy generalnie różne rodzaje filmów. I to nie jest tak może, że lubimy tylko jeden rodzaj, ale tak bywa, że jakieś najbardziej do nas przemawiają, czy no jakieś lubimy najbardziej oglądać. Pewnie są między nami ludzie, którzy lubią oglądać filmy romantyczne. Mateusz się na przykład do tego przyznał na wyjeździe, że on bardzo lubi. Inni obyczajowe. Znajdą się też gustujący w jakichś filmach historycznych. Niektórzy lubią kryminały, gdzie akcja jest wartka i ciągle coś się dzieje. A ja na przykład lubię filmy katastroficzne. I to takie najlepiej, gdzie na koniec wszystko się rozpada. A jeszcze najlepiej, gdy się ziemia rozpada. Po prostu takie wizje jakiejś kolizji albo czegoś i po prostu wszystko się kończy. I jest kilka takich filmów, które naprawdę warto w tej konwencji zobaczyć. Jednym z nich jest na przykład Melancholia, czy To będzie piękny koniec świata, Larsa von Triera, w którym koncepcja jest taka, że na samym początku wiemy, że jest koniec, ponieważ pojawia się planeta, która nazywa się Melancholia, ona ukrywała się za Słońcem cały czas i nagle wydłużyła się i zmierza na kurs kolizyjny z Ziemią i od razu na samym początku dochodzi do tej kolizji, a później cofamy się w czasie i widzimy jakieś tam różne wątki właśnie, które jak ludzie sobie żyją przed końcem świata. Innym z całkowicie drugiej odmiennej kategorii to jest Don't Look Up, który niektórzy może z Was oglądali, taki z jednej strony trochę głupawy, ale jednocześnie prześmiewczy wobec współczesnej zachodniej mentalności i też się pięknie kończy. Znaczy kończy się głupkowato, ponieważ jakaś tam część ludzi wylatuje na inną planetę i tam zjadają je z tej innej planety jakieś dinozaury, ale generalnie kończy się taką sceną, kiedy główni bohaterowie siedzą przy stole razem z rodziną i właśnie jest zagłada i taka klatka stop. Oni siedzą zatrzymani, jedząc, pijąc i nagle wszystko się rozpada i jest ciemność. Ale jest jeszcze inne podejście do tematu. Nie wiem, czy z Was miał okazję zobaczyć Konia turyńskiego, węgierskiego reżysera. On się nazywa Bellatar. I w tym filmie zagłada świata to nie są wielkie wybuchy, jakieś wulkany albo trąby, huragany, cokolwiek. Raczej pokazuje odwrotność procesu stworzenia. Takie powolne zanikanie kolejnych obiektów i zjawisk. Znika woda, znika światło, znikają chęci do życia, znika wszystko. No po prostu rewelacja. I taka surowa wizja końca świata występuje w naturalizmie i jest to śmierć, rozpacz i niezmienna ciemność, ponieważ w momencie zagłady, w momencie śmierci nie ma nic. Jest pustka, rządzi cisza, rządzi ciemność. My jesteśmy w pierwszym liście Piotra, w czwartym rozdziale i przesłanie Piotra na temat końca świata, jakie też przedstawi w naszym dzisiejszym fragmencie, jest równie wyraziste. Nie ma niedopowiedzeń, ale jednocześnie jest wiecznie pełne nadziei. Cała historia świata jest celowa. Zmierza w kierunku zamierzonym przez Boga. Nie ma przypadkowości. Nie ma niedopowiedzeń. Nie wiemy, co będzie dalej. Wszystko doskonale wiemy. To trochę tak jak w tej Melancholii, że film zaczyna, Lars, właśnie tym, że jest zagłada, a później przyglądamy się, jak wyglądały ostatnie tygodnie, miesiące życia ludzi. Tutaj tak samo przesłanie jest bardzo wyraziste, ale cała historia zmierza nie ku wiecznemu panowaniu ciemności, lecz ku wiecznemu panowaniu zmartwychwstałego Chrystusa. Przeczytajmy nasz dzisiejszy fragment
Są to wersety z czwartego listu, z czwartego rozdziału, pierwszego listu, od siódmego wersetu. Fragment zaczyna się tak. Zbliża się zaś koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Przede wszystkim jedni dla drugich miejcie żarliwą miłość, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie wzajemnie gościnność bez narzekania. Służcie jedni drugim takim darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze różnorodnej łaski Boga. Jeśli ktoś przemawia, niech to będą słowa, jakby słowa Boga. Jeśli ktoś służy, niech to czyni z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Ostatni werset tego fragmentu to dobre podsumowanie, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Te słowa dla osoby wierzącej są przepiękną perspektywą na to, na co czeka nas wraz z nastaniem końca świata. Boża chwała, panowanie Jezusa Chrystusa, Jego królewskie rządy, które będą trwały nieskończoną wieczność. Rozumienie przez Piotra końca świata jest w sumie zakorzenione bardzo mocno w tym, czego on sam doświadczył, czego był świadkiem, co bardzo dobrze pamiętał, o śmierci, zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu Jezusa z Nazaretu. Jak już wcześniej napisał w trzecim rozdziale, w 22 wersecie, trzyma się panowania Chrystusa, który jest po prawicy Boga, odkąd poszedł do nieba i zostali mu podporządkowani aniołowie i władze i moce. Także ta chrześcijańska perspektywa, chrześcijański pogląd o wiecznym panowaniu wyrasta z faktu zmartwychwstania Pana Jezusa. W Chrystusie widzimy Boży plan zarówno dla ludzkości, jak i w ogóle dla całej historii świata. To Jemu została przekazana wszelka władza. I Piotr wyznaje nie tylko panowanie Chrystusa, ale także Jego powrót. Jak widzieliśmy w poprzedzającym fragmencie, Piotr utrzymuje, wybaczcie, przeskoczyłem za szybko, że każdy niewierzący zostanie rozliczony przed tym, który jest gotowy sądzić żywych i umarłych. I tam pisze dalej, że ci, którzy umarli w wierze, żyją w duchu, po Bożemu, czy każdego dnia z Bogiem. I ta unikalnie chrześcijańska koncepcja końca świata jest w sumie bardzo podniosłą. Pełną nadziei dla nas, a jednocześnie wstrząsającą prawdą. Ponieważ ona ogłasza, że w Chrystusie już nadszedł koniec. Że Boże plany są ustalone raz na zawsze. Nie ma żadnej niepewności. Nie ma żadnej alternatywności. To nie jest tak, że Bóg jeszcze nie wie, jak zakończy się ta historia. Że właśnie jest takim reżyserem, który kręci i nagle pod koniec filmu stwierdza, nie, mam lepszy pomysł na zakończenie tego filmu. Tu jest wszystko już postanowione wraz z przyjściem Chrystusa. I jeśli tak jest, jak pisze Piotr, to jedyną rzeczą, która powstrzymuje Pana Jezusa przed powrotem na ziemię, aż do tej pory, to jest właśnie łaskawy Boży plan, żeby jeszcze więcej mężczyzn i kobiet mogło wejść pod panowanie Chrystusa poprzez nawrócenie i wiarę. Zatem nie powinno nas dziwić, że pierwsze słowa naszego fragmentu właśnie tak brzmią. Zbliża się koniec wszystkiego. Czy w innym tłumaczeniu przybliżył się koniec wszystkiego, czy bliski jest koniec wszystkiego? Bo według Biblii koniec już się rozpoczął. Wraz ze zmartwychwstaniem Chrystusa, a dopełni się wraz z Jego powtórnym przyjściem. Oznacza to, że znajdujemy się w ostatecznych etapach historii. Żyjemy w ostatnich dniach. Piotr używa tego zwrotu yy,
już rozpoczynając swój list w pierwszym rozdziale, pisząc o Panu Jezusie, że był przewidziany przed stworzeniem świata, a objawiony zaś w ostatnich czasach ze względu na was. Dlatego też bardzo ważne powinno być dla nas to, co zrobimy z tymi dniami, z tym czasem, który nam pozostał. Nie mamy luksusu odkładania życia na później, takiej prokrastynacji naszego życia. A jednak często mamy taką tendencję, wciąż patrzymy w przyszłość jako czas, kiedy w końcu coś zmienimy, czegoś się podejmiemy, coś w końcu wykonamy. Najpierw po ukończeniu szkoły, może studiów, później po ślubie, później po kupieniu albo spłaceniu mieszkania, później po odchowaniu dzieci. Ciągłe przesuwanie do przodu. Ciągła prokrastynacja. Czasu, którego my nie mamy. I w ten sposób człowiek, wierzący człowiek, potrafi zmarnować całe swoje życie. Albo zmarnować najbardziej produktywną część swojego życia. Zresztą nie bez kozery funkcjonowało i czasami funkcjonuje takie podejście, że jak będę na emeryturze, to wtedy się skupię na Bogu. To właśnie wtedy, kiedy już nie będę miał sił na nic, już na żadne przyjemności, a już śmierć będzie pukała do drzwi, to wtedy zacznę chodzić do kościoła i coś tam jeszcze robić. I myśląc w ten sposób, odwracamy się od przesłania Pisma Świętego, które mówi, że koniec wszystkiego jest bliski. Na szczęście w naszym fragmencie Piotr wskazuje inny kierunek niż marnowanie czasu, inny kierunek niż trwanie w jakiejś niepewności. Instruuje, jak żyć porządnie, dobrze, w ostatnich dniach. Przedstawia nam... No właśnie, właśnie. Przepraszam. Przedstawia nam cztery takie rzeczy, cztery wyznaczniki, które mają charakteryzować nasze życie w świetle końca. Jeśli rzeczywiście przyjmiemy tą prawdę, że koniec wszystkiego jest bliski, to zasadne pytanie jest, to jak ja mam przeżyć te ostatnie dni, ten ostatni czas? I Piotr mówi, że ponieważ koniec jest bliski, powinniśmy skupić się na czterech rzeczach, czterech takich wyznacznikach. Mieć samokontrolę i trzeźwy umysł, okazywać szczerą miłość, okazywać gościnność i służyć sobie nawzajem. Jednocześnie zauważmy, że jest to ogromny kontrast w stosunku do rodzajów zachowań, które następują w fragmencie poprzedzającym nasz, gdy Piotr wymieniał tam różnego rodzaju zachowania, którym oddawali się adresaci listu, zanim się nawrócili. Gdy żyli tak, jakby Boga nie było, tak jakby nie było niczego poza tym życiem, jakby nie było niczego poza nadchodzącym panowaniem wiecznej ciemności. I mówił tam, że żyliście w rozwiązłości, rozpuście, rozpasaniu, pijatykach, obrzydliwym bałwochwalstwie. W kontraście do naszego fragmentu, w którym czytaliśmy, bądźcie roztropni i trzeźwi, jedni dla drugich miejcie żarliwą miłość, okazujcie sobie wzajemnie gościnność bez narzekania i służcie jedni drugim. Więc Piotr wzywa do takiej radykalnej przemiany życia, bo stare odeszło, a koniec wszystkiego jest blisko. I mamy te cztery rzeczy, które mają nas charakteryzować, jeśli chcemy sensownie przeżyć ten czas, który nam pozostał. Więc cztery punkty. Po pierwsze, samokontrola i taki trzeźwy umysł. Lloyd Jones napisał kiedyś, różnica między chrześcijaninem a niechrześcijaninem polega na tym, że ten pierwszy kontroluje swój temperament, podczas gdy ten drugi jest przez niego kontrolowany. I temperament rozumiany jako zespół cech, zachowań przejawiających się w sposobie, w jaki reagujemy na różne sytuacje, na różne zachowania innych ludzi. Chrześcijanin potrafi to temperować czy kontrolować. Człowiek niewierzący jest przez niego, przez ten temperament kontrolowany. Piotr, myślę, że jak najbardziej zgodziłby się z Lloydem Jonesem. I w siódmym wersecie, w drugiej jego części, czytamy: bądźcie więc roztropni i trzeźwi,
abyście mogli się modlić. Nie mamy żyć jak ludzie, którzy cały czas szukają ucieczki. Z niecierpliwością, gdy wstają rano, czekają na wieczór. W poniedziałek już nie mogą doczekać się weekendu. Rozpoczynając rok szkolny, czekają już na przerwę świąteczną i na ferie. Ale najlepiej, gdyby już były wakacje. I tak można przeżyć większość życia. Ale to jest próba ucieczki od rzeczywistości. Tymczasem dla uczącego się, pracującego chrześcijanina nie ma nic dalszego od prawdy. Mamy być trzeźwo myślącymi mężczyznami i kobietami. Mamy mieć, inaczej to ujmując, włączone umysły przez cały czas. Nie mamy uciekać do przodu, nie mamy uciekać do jakiejś nierealistycznej, wymarzonej przyszłości, bo żyjemy tu i teraz i co więcej, koniec wszystkiego jest bliski. Patrząc dalej na werset 7, czytamy tam, abyście mogli się modlić, więc czuwajcie i módlcie się, bo ta jasność umysłu również jest potrzebna ze względu na modlitwę. Znakiem chrześcijanina czasów końca to jest osoba w modlitwie, to jest osoba na kolanach. Czy może być tak, że siła naszego prywatnego życia modlitewnego jest wskaźnikiem postępu naszej samokontroli, naszej trzeźwości umysłu? Ale powiedzcie mi, czy nie kojarzy wam się z czymś to połączenie czuwajcie i módlcie się? I Piotr? I Pan Jezus? Ogród Getsemane? Bo nie przez przypadek Piotr używa tego języka. Czuwajcie i módlcie się. Nawet chwili nie mogliście wytrwać? Piotr łączy koniec czasów z cierpieniem Chrystusa, który jest tematem całej tej sekcji. I jeśli tak jest, że ten nasz trzeźwy umysł, to ten nasz rozsądek, ta samokontrola ma być połączona z modlitwą, to myślę, że większość z nas ma sporo do zrobienia właśnie w tym, żeby jako chrześcijanie końca czasów być ludźmi modlitwy, zanim zostaniemy zaproszeni na spotkanie twarzą w twarz z naszym Królem, zanim będziemy z Nim mogli porozmawiać tak, jak nasze serca wyrywają się, żeby móc z Nim porozmawiać. To po pierwsze, trzeźwe myślenie i samokontrola. Po drugie, szczera miłość. Patrzymy na werset 8, bo Piotr idzie dalej. Przede wszystkim jedni dla drugich miejcie żarliwą miłość, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Na temat tego wersetu można poczynić dwa spostrzeżenia. Pierwszym jest to, że znajduje się tam słowo żarliwie, bo nasza miłość ma być prawdziwa, szczera, autentyczna, zaangażowana. W tej żarliwości nie chodzi o poziom temperatury, uniesienia naszych emocji, ale poziom zaangażowania i jej autentyczności. Grzegorz I, czy Wielki w VI wieku napisał: miłość sprawdza się w czynie. Ona jest zaangażowana, ona jest aktywna. I po drugie, zwróćmy uwagę na słowa w tym 8 wersecie, jedni dla drugich, ponieważ miłość jest z natury relacyjna. Z natury naszej grzeszności my kochamy samych siebie i wolimy dla siebie niż dla innych. Natomiast miłość, którą daje Bóg i która ma być żarliwa, jest miłością jedni dla drugich. I tę myśl Piotr powtarza kilka razy. Słowa jedni dla drugich pojawiają się w następnym wersecie, czyli w 9, chociaż przetłumaczone tutaj są wzajemnie, ale to jest właśnie to słowo. I w wersecie 10. To, czego Bóg pragnie w ostatnich dniach, to życie w stylu jedni dla drugich. I jest to całkowicie pod prąd kultury i funkcjonowania cywilizacji Zachodu, która mówi: ty, twój rozwój dla ciebie, dla twojego dobra. Chrześcijanin końca czasów to jest: jestem dla drugiego. Mamy być znani z miłości, bo rzeczywiście, jak mówi dalej Piotr, miłość zakrywa wiele grzechów. I jest to zdanie, które brzmi w pierwszej chwili troszkę kontrowersyjnie. W końcu tylko krew Chrystusa jest tym, co zakrywa grzechy czy oczyszcza
jak czytamy w pierwszym liście Jana. Ale Piotr tutaj cytuje przypowieści Salomona, 10 rozdział, 12 werset. Nienawiść wznieca kłótnie, a miłość zakrywa wszystkie grzechy. Piotr robi tutaj taką w sumie zrozumiałą analogię, bo mówi, że tak jak miłość zabiera tlen z grzechu w taki sposób, jak na przykład koc gaśniczy dławi powietrze na osobie, przedmiocie, tam chyba samochód jest, którym jest przykrywany. Podobnie jak długo tlen jest obecny, pożar na przykład w lesie będzie się rozprzestrzeniał. Jeśli byłby sposób, żeby powietrze, żeby tlen zabrać, on od razu by przygasł i wielkie połacie drzewostanu byłyby uratowane. Miłość zabiera grzechowi tlen, żeby on nie mógł płonąć. I obyśmy w ten sposób kochali. Oby nic złego nie mogło za długo oddychać między nami. Te ostatnie dni, w których żyjemy, wymagają od nas szczerej miłości. Jeśli jest konflikt, jeśli jest grzech, to działajmy z miłością, żeby odciąć tlen, żeby miłość przykryła i zagłuszyła wszelki grzech. To po drugie. Po trzecie, okazywanie gościnności. Wiemy już, że mamy być opanowani i trzeźwo myślący, mamy być znani ze szczerej miłości. Po trzecie, mamy być gościnni. Werset 9. Okazujcie sobie wzajemnie gościnność bez narzekania. I być może nie jesteśmy do końca świadomi strategicznego znaczenia tego faktu dla osób podróżujących w pierwszym wieku, wtedy, kiedy ten list był pisany. Ogólnie rzecz biorąc, w tamtych czasach nie było hoteli. Nie było Booking.com, Airbnb. Jeśli ktoś przybywał, bo podróżował, handlował, cokolwiek do obcego miasta, to wieczorem czy pod wieczór udawał się do centrum tego miasta i liczył na to, że zdarzy się jakiś gościnny i hojny mieszkaniec tego miasta, który zaprosi go do siebie, nieznajomego, żeby ten nie nocował w nieoświetlonym mieście, gdzie byłby narażony na napaść złodziei czy jakichś złych ludzi. Więc nic dziwnego, że Piotr mówi, okazujcie gościnność i to bez marudzenia czy biadolenia. Co ważne, słowo, którego tutaj używa, oznacza, że nie chodzi mu o gościnność wewnętrzną, czyli zwraca się do kościoła i mówi, słuchajcie ludzie, weźcie się, zapraszajcie nawzajem, co samo w sobie jest bardzo dobre. On tu mówi o gościnności zewnętrznej, podobnie jak autor listu Hebrajczyków 13:2 mówi, nie zapominajcie o gościnności, dzięki niej bowiem niektórzy, nieświadomi tego, gościli aniołów. Właśnie zapraszając, goszcząc innych ludzi. Duże miasta bardzo często są miejscem izolacji i samotności, bo można być otoczonym wieloma ludźmi i ciągle być samotnym. I gościnność nie jest czymś, co robimy z pragmatyzmu. Podobnie jak dbanie o potrzeby osób ubogich i narażonych na krzywdę, kiedy zbieramy żywność, kiedy staramy się jako fundacja też coś dla nich robić, nie praktykujemy gościnności, nie praktykujemy rozdawania jedzenia, aby się ktoś nawrócił. Praktykujemy gościnność, praktykujemy wiele innych dobrych rzeczy, ponieważ jest to właściwe. Praktykujemy, ponieważ jesteśmy ludem Bożym. Dzielimy się Bożą dobrocią przez nasz dom, ponieważ Bóg okazał nam swoją dobroć. I to Jego łaska powinna przelewać się przez progi naszych mieszkań. Więc Piotr jest, powiedziałbym, ekstremalnie praktyczny. Mówi, zbliża się koniec wszystkiego. Dlatego bądźmy trzeźwi w myśleniu. Bądźmy znani z takiej szczerej, aktywnej miłości. I okazujmy gościnność innym ludziom. Ludziom, którzy tego potrzebują. I wreszcie, czwarty punkt. Słuchajcie sobie wzajemnie. To jest werset 10, 11. Przeczytajmy, bo już dłuższy czas go nie czytaliśmy. Służcie jedni drugim takim darem łaski, jaki każdy otrzymał,
jako dobrzy szafarze różnorodnej łaski Boga. Jeśli ktoś przemawia, niech to będą jakby słowa Boga. Jeśli ktoś służy, niech to czyni mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Niemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. I od razu zauważamy, że Piotr nie tworzy tutaj jakiejś szczegółowej listy darów duchowych, jak robi to na przykład apostoł Piotr w kilku apostoł Paweł w kilku miejscach. Nie opisuje wszystkich rodzajów duchowego obdarowania albo nawet głównych, które mogłyby mieć jakieś podkategorie. Zamiast tego właściwie grupuje swój nakaz, zachętę do służenia sobie nawzajem pod dwoma szyldami, nagłówkami. Mówienie i usługiwanie. Ci, którzy służą Kościołowi przez przemawianie i nauczanie, mają mówić tak, jak mówi Słowo Boże. I pamiętajmy, że w czasach, kiedy Piotr pisze ten list, Kościół nie ma jeszcze kanonu Starego i Nowego Testamentu. Co więcej, posiadanie w domu jakiegokolwiek zwoju Starego Testamentu było dla ludzi ultrabogatych. To jak kupić sobie bitcoina. Tak, mieć księgę Izajasza na przykład w domu. Ekstremalnie duży wydatek. Mało kto miał. Ci z nas, którzy głoszą i nauczają, powinni pamiętać, że ostatecznie to, w co jesteśmy zaangażowani, tak naprawdę całkowicie nas przerasta. Że to nie jest coś, do czego my się sami z siebie nadajemy. To dzięki Bożej łasce i naszej trosce o Boży Kościół, jeśli wiernie zwiastujemy Pismo Święte, wtedy nasze słowa stają się Jego słowami, ale tylko dlatego, że Jego Duch jest tym, który przemawia przez swoje słowo. Więc jeśli wiernie zwiastujemy, jeśli wiernie nauczasz Bożego Słowa, i to w różnym kontekście, domowym, grupy, nabożeństwa, jakkolwiek, jeśli wiernie nauczasz Bożego Słowa, to mówi przez ciebie Bóg, ponieważ to jest Jego Słowo. I usługiwanie, w przypadku tej drugiej grupy darów, Piotr posługuje się tutaj słowem opisującym funkcje domowe z pierwszego wieku. Tutaj się pojawia właśnie słowo diakoneo, od którego jest słowo diakon. Słudzy, usługujący, najczęściej ludzie usługujący przy stołach. Byli to mężczyźni i kobiety, którzy byli oddani prowadzeniu domu. Długo i ciężko pracowali, dbając o to, żeby to domowe otoczenie, domowe środowisko sprzyjało takiemu zdrowemu, rodzinnemu życiu. I według Piotra, jeśli usługujemy, to właśnie z takim podejściem, żeby w naszej kościele, w naszej grupie, w naszym obszarze służenia było zdrowe środowisko dla wzrostu, dla życia, dla tej wspólnej naszej podróży w tych ostatnich dniach. I zarówno ci, którzy mówią, jak i ci, którzy usługują, jak widzimy w wersecie 11, czynią to mocą, której udziela Bóg. I przechodząc do zakończenia naszego fragmentu, Piotr jeszcze raz zwraca naszą uwagę na Pana Jezusa. Ponieważ koniec jest bliski, mamy oddać się samokontroli i trzeźwości umysłu. Mamy być znani z żarliwej i szczerej miłości. Mamy okazywać gościnność bez narzekania, bez marudzenia. I wreszcie mamy w mocy Ducha Świętego służyć sobie nawzajem. I te cztery postawy mają charakteryzować życie każdego, kto w Jezusie Chrystusie wyznaje swojego Pana, swojego Zbawcę, swojego Króla, który, jak wiemy, przychodzi w chwale i przyjść może w każdej chwili. A świat, który jest wokół nas, nie ma nic lepszego do zaoferowania. I kończąc, chcę zostawić każdego z nas z pytaniem. Co byś zrobił, gdybyś dowiedział się, że cała historia ludzkości zmierza ku końcowi? Na przykład wszyscy zostali zarażeni jakimś śmiercionośnym wirusem. To jest jeszcze inna wątek dobrej fabuły filmu z katastrofą na koniec. Grunt, żeby zombie nie chodziły, bo to jest straszne. Gdyby ludzkości zostały tygodnie,
może tym bardziej odpornym miesiącem życia. A może okazałoby się, że właśnie na kursie kolizyjnym z Ziemią pojawiła się melancholia i nie da się jej usunąć. Nie da się jej rozwalić, jest za blisko, jest za duża, po prostu koniec. Wiadomo, że jest koniec. Okay? Nie hipotetycznie, wiadomo, że jest koniec. Co byś zrobił, gdybyś dowiedział się, że cała historia ludzkości, łącznie z twoim życiem, twoją rodziną, twoimi bliskimi, współpracownikami, kolegami, koleżankami z pracy, ze szkoły, za chwilę przestaniemy żyć. Co byś zrobił? Wyobraź sobie w ogóle, jak się żyje, jak żyłoby się, wiedząc, że koniec, sam koniec jest blisko. Co byś zrobił z czasem, który by ci został? A jeśli tak, to drugie pytanie, ile czasu nam zostało? Nie wiemy. Natomiast wiemy, że koniec wszystkiego jest blisko. Jak mamy przeżyć resztę dni, które nam zostały? W naszym fragmencie Piotr udziela Bożej odpowiedzi na te pytania. Te cztery znaki, te cztery charakterystyki, które powinny być obecne w naszym życiu, w życiu, w którym nie odrywamy się od pracy, od obowiązków, bo jutro może już nie nastanie, ponieważ my nie wiemy, ile tych dni zostało. Ale koniec jest blisko. Dlatego nie odkładamy w czasie, dlatego chcemy przeżyć te ostatnie dni, zanim zostaniemy zaproszeni na spotkanie z Panem Jezusem, naszym Królem, naszym Zbawcą. I już na zawsze będziemy z Nim. Ale pytanie, no co ja z tym zrobię? Co ty z tym zrobisz? Bo nadchodzi koniec wszystkiego. Jest blisko. Postańmy, proszę, do modlitwy.